Cześć, witam Was Energik w unboxingu. Rzadko te unboxingi ostatnio są, ale to z tego powodu, że jak wiecie, ja już przestałem kupować te kolekcjonerki, ale zdarza się, że jeszcze czasami od kogoś dostanę. I tą kolekcjonerkę otrzymałem od PlayOn Polska. No i zrobię dla Was tutaj dzisiaj ten unboxing. W ogóle jest to dosyć kuriozalne, bo kolekcjonerka jest w folii, gra jest tak wrzucona po prostu na pudełko i wszystko zostało zafoliowane, co jest dosyć dziwnym pomysłem, bo ogólnie gra powinna być w środku i zastanawiam się, jaki był powód tego, że tej gry do środka nie spakowali, zwłaszcza, że nie jest to edycja zwykła gry, ale również, jak widzicie tutaj, edycja kolekcjonerska. Jest napisane na pudełku od PlayStation. Dobra, mam tutaj specjalistyczny, bardzo drogi nożyk, którym otworzę tą kolekcjonerkę i zobaczymy sobie, co tam jest w środku. Oczywiście zaznaczam, że w Payday jeszcze nie grałem, także nie mam żadnej opinii na temat samej gry, bo jeszcze nie miałem okazji w nią zagrać. I nie wiem, kiedy w nią zagram tak naprawdę, bo teraz zbliża się dosyć intensywny czas nagrywania różnych tytułów premierowych, a Payday nie był na mojej liście, ale prawdopodobnie w którymś momencie sobie w nią zagram. Ok, dostajemy edycję gry Collector's Edition. W zasadzie nie wiem, czy tutaj w tej grze coś jeszcze dodatkowo jest. Jakiś kod prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy na pudełku. Ok, wydawnictwo oczywiście Starbreeze. Zobaczmy. Starbreeze to chyba ci od Riddicka, nie? Escape from the Butcher Bay, o ile dobrze pamiętam. Na tyle kolekcjonerki mamy informację, co znajdziemy w środku. A więc jest to maska. Jakiś zestaw kart do gry. I oczywiście jakieś nalepki tutaj i jakieś jeszcze rzeczy cyfrowe. Ok, pudełko jest dosyć duże, więc spodziewam się, że ta maska może być też dosyć duża. Czekajcie, zobaczmy, jest dosyć to pudełko takie... Okej. Jest dosyć... Przylega do... Znaczy ta obwoluta jest dosyć ciasna, ale postaram się to jakoś tutaj... w miarę możliwości wyjąć. Ok, nie chcę tego zniszczyć. Panie. Ok, zeszło. Dobra. Pudełko ze złotym napisem Payday z przodu. Wszystko jest w kolorze czarnym, jedynie mamy tutaj takie złote obramowanie. Ok, zobaczmy, co jest w środku. Po zdjęciu pudełka mamy tą maskę, która jest i prawdopodobnie jeden z tych naszych ziomeczków może tą maskę nosić, tak mi się wydaje. Nos jest zabezpieczony. Zobaczmy, ja sobie tą maskę wyjmę. No powiem Wam tak, nie jest to... taka plastikowa maska, znaczy ona jest plastikowa, ale nie jest to maska, którą możecie kupić w jakimś sklepie ze śmiesznymi gadżetami. Jest ona, ona jest gumowa tak naprawdę, no taka powiedzmy porządna, ma zabezpieczenie na tył głowy. No wygląda ciekawie, ciekawe czy wejdzie na mój wielki czerep, zaraz zobaczymy. Ok, śmierdzi gumą, ale... Da się z tym żyć. Problem jest taki, że ja bez okularów nic nie widzę, więc muszę na tym kulfonie maski umieścić moje okulary, żebym cokolwiek widział, co robię. Ok, zobaczymy, czy się uda tak zrobić dalej. Dobra, maska spoko, aczkolwiek no, widać, że jest ona lepszej jakości niż to, co możemy kupić w chińskich marketach. O, panie, teraz będą jajca. Aczkolwiek no, maska taka... Zobaczę, jak to na nagraniu wyszło, czy wysiadłam fajnie, czy nie. Ok, jeżeli zdejmiemy ten element, mamy pozostałe rzeczy. Między innymi jest tutaj specjalny stojak na naszą maskę, żebyśmy mogli sobie ją postawić. No spoko, chociaż uważam, że maska jest po to, żeby ją nosić.
unboxing taki trochę. Powinien mieć teraz tutaj taką te okulary na takiej gumce. Dobra, co tam jeszcze mamy? Ja tak średnio widzę, powiem wam, przez tą maskę. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jakąś zalakowaną kopertę. I teraz pytanie, czy powinienem to otworzyć z tego względu, że mogą tam być jakieś informacje z grą, których nie powinienem pokazywać, żeby nie spoilerować, aczkolwiek ja sobie tak delikatnie otworzę, jest taka fajna plomba nawet zalakowana i zobaczę, co na tej kartce jest, jeżeli są jakieś informacje. A nie, to jest, słuchajcie, informacja na temat edycji kolekcjonerskiej, informacja od dewelopera w takiej eleganckiej, zalakowanej kopercie. Dobra, co my tam dalej mamy? Trochę mi śmierdzi tutaj tą gumą, mam nadzieję, że nie zacznę odpływać. Jak zacznę odpływać i gadać o różowych słoniach albo o czymś, to musicie mi powiedzieć. Mamy te naklejki. Naklejek jest dosyć sporo, ja je otworzę. Taki arkusz z naklejkami z Payday. Myślałem, że ich jest mniej, ale tych naklejek jest dosyć sporo. Są czarno-białe. Są z napisem Payday, Collector's Club. I takie są. Ok. Spadają okulary z mojego wielkiego Coolfona. Ok, czyli takie naklejki. Ja je tutaj kładę. Dobra, co tam jeszcze mamy? Ach, te karty. No dobra. Karty są zabezpieczone, także ja je teraz otworzę. Ogólnie ostatnio nie lubię otwierać rzeczy z kolekcjonerek, no ale tutaj się poświęcę. Znaczy nie, że lubię mieć je po prostu zapakowane. Może tak to ujmę, tak? Karty z Payday w eleganckim, złotym, zobaczcie, kolorze. Chyba są one papierowe, ale mają one obrazki właśnie z Payday. Zobaczmy, czy jakiś na przykład Joker tu jest, Jopek, Dama, Król. W ładnym, takie ładne te karty, bo są takie czarne właśnie ze złotymi wykończeniami. Ładnie to wygląda i muszę przyznać, że robi wrażenie, jakby co. Jakby ktoś lubił grać, moja żona lubi ostatnio w tysiąca grać, także może mi te karty zabierze. I czy to już wszystko? Tak, niestety to już wszystko. Niestety nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile aktualnie ta kolekcjonerka kosztuje. O, jeszcze mi tu zostały jedne naklejki. Powiem wam, że zakres mojego, zakres tego, co widzę w tej masce, jest naprawdę niewielki. Natomiast mogę sprawdzić dla was, ile ta kolekcjonerka dzisiaj kosztuje. Payday 3 Collectors, tak? Collectors. Zobaczmy, ile ona kosztuje aktualnie. Collector's Edition 629 zł, no 599 w X-comie za 579 nawet można kupić, tylko nie wiem, czy to jest ta wersja z maską, bo jest napisane Collector's Edition, ale nie ma zdjęcia tej, a nie, no jest, tak, no 600 zł powiedzmy, tak, 600 zł musimy zapłacić za tą edycję. Znaczy, no to już jest kwestia tego, czy jesteście fanami, wiecie co, muszę to jednak zdjąć. Czy jesteście fanami Paydaya? Maska jest spoko, znaczy jest ona, jakby nawiązuje do, nie wiem, czy dobrze założyłem to, bo ja się na tym nie rozeznaję, ale chyba tak. Maska nawiązuje w jakiś tam sposób do rozgrywki, także jest to ogólnie, fajnie ona wygląda, jest gumowa, aczkolwiek no powiedzmy sobie szczerze, tak szczerze, no jest to kawałek gumy, tak? Za ten kawałek gumy 600 zł. No to dosyć dużo. Wydaje mi się, że najfajniejszym elementem z tego całego zestawu, jak dla mnie, to są te karty. Naprawdę te karty wyglądają fajnie i prezentują się naprawdę spoko. Bardzo fajnie dobrane kolory, złoty z czarnym bardzo ładnie pasuje. Natomiast no cała reszta, naklejki, list od dewelopera, no to już powiedzmy sobie szczerze, taki dodatek mniej istotny, no i oczywiście jeszcze dostajemy grę. Ponieważ gra kosztuje, nie wiem ile kosztuje, czy ta gra na PlayStation 5 kosztuje 350 zł, czy jaka jest cena, to najlepiej sobie odjąć tą cenę tej gry i zobaczyć, ile za te dodatki. To wtedy tak wydaje się, że
Jeżeli gra kosztuje 350 zł, no to te wszystkie dodatki kosztują nas 250. No to jeszcze nie jest tak źle. Nie jest to zła cena. Za 250 zł te wszystkie dodatki, jeżeli jesteś fanem Paydaya, no to jeszcze ja, jakbym był fanem, turbo fanem, to faktycznie jeszcze bym zapłacił za te. Natomiast no, powiem tak. Maska jest ok, nie jest to barachu, nie jest to taka maska jak ze skrzyku, którą można kupić na bazarku. Jest ona wykonana porządnie, jest grubej, bardzo grubej gumy, także nie wiem, czy ona się nadaje tak do noszenia na co dzień, ale może tak. Niedługo Halloween, zaraz Oliwier przyjdzie i powie, że na Halloween on się przebiera za Szkieletora i on chce tą maskę, na pewno tak będzie, jestem w 100% pewny. Także tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję firmie PlayOn Polska za dostarczenie mi tej kolekcjonerki i za to, że mogłem zrobić tutaj dla Was ten unboxing i pokazać Wam, co wchodzi w skład kolekcjonerki. Oczywiście w kwestii tego, czy warto, czy nie warto, każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Ja Wam pokazałem, co w tym zestawie jest. Natomiast to, czy warto ją kupić, czy nie warto, oczywiście należy, decyzja należy tylko i wyłącznie do Was. To tyle. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.